Siema, z tej strony Dominik, a w dzisiejszym odcinku opowiem sobie o tym, kim jest Andrzeju, nie denerwuj się. Zapraszam do oglądania. Andrzeju, nie denerwuj się, bez dwóch zdań należy do jednych z najbardziej legendarnych tekstów polskiego internetu, na równi z takimi tekstami jak Ja się trochę cykam czy Ale 18. Najpopularniejszy filmik ze zdenerwowanym Andrzejem został opublikowany w czerwcu 2010 roku i zebrał prawie 5 milionów wyświetleń. YouTube jest pełen reuploadów z tym filmikiem, które również mają miliony, setki czy dziesiątki tysięcy wyświetleń. Z kolei najstarszy filmik, jaki znalazłem, jest z 2008 roku i wszystko wskazuje na to, że od tego czasu stopniowo rosła popularność tego filmiku, stając się wiralem na wielu platformach, osiągając swój szczyt w 2010 oraz 2011 roku. Według mapy klasyków internetu stworzoną przez Ronaldinho THC, miejsce akcji mogło znajdować się w Świętoszowie. Ze względu na brak punktów odniesienia, lokalizacja nawiązuje głównie do jednostki 10 Brygady Kawalerii Pancernej Świętoszowie. Jeżeli będziemy sugerować się komentarzami, to filmik mógł zostać nagrany w okolicach 2005-2006 roku. Ten odcinek jest naprawdę wyjątkowy. Dzisiaj omawiamy niesamowitą postać, która jest legendą zarówno w internecie, jak i w prawdziwym życiu. Pozwólcie, że przybliżę wam bliżej jego postać. Więc kim jest zdenerwowany Andrzej? Wszystkie źródła wskazują na to, że nasz bohater to chorąży Andrzej Sienkiewicz, żołnierz wcześniej wspomnianej 10 Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie. Brał udział w misjach w Iraku czy w Afganistanie. W związku z tym również wystąpił w produkcji Weteranie Wyrwanie Śmierci, gdzie opowiadał swoją wyjątkową historię z misji w Afganistanie. Tak wyglądał w 2017 roku, w czasie emisji tego serialu. Zanim przejdziemy dalej, z pewnością zastanawia was w ogóle skąd takie informacje, więc już wyjaśniam. Najlepszym powodem, który utwierdzi nas w tym przekonaniu, jest fakt, że nierzadko w ten sposób był promowany 8 odcinek wcześniej wspomnianego serialu Weterani Wyrwanie Śmierci. Przykładowo na portalu informacyjno-historycznym niezłomni.com. Żołnierz znany z pamiętnego nagrania prawie zginął w Afganistanie. Teraz został bohaterem serialu. Tym pamiętnym nagraniem oczywiście jest Nie denerwuj się Andrzej. To również mogłoby się wydawać mało, więc warto dodać, że zachował się również post na Facebooku z Radia SK. Pamiętacie Andrzeju Nie denerwuj się? Poznajcie bohatera tego filmiku. Andrzej Sienkiewicz będzie bohaterem najbliższego odcinka serialu Weterani Wyrwanie Śmierci. W komentarzach możemy zauważyć, że Focus TV w związku z premierą tego odcinka otworzył wydarzenie Andrzeju nie denerwuj się, obejrzycie w telewizji. Co ma do tego Focus TV? Oczywiście jest odpowiedzialny za produkcję tego serialu. Aktualnie ciężko jest gdziekolwiek obejrzeć ten odcinek, jak i w ogóle cały serial, co nie zmienia faktu, że o naszym bohaterze i tak możemy się wiele dowiedzieć. Na stronie Special Ops o panu Andrzeju, jak i pozostałych weteranach serialu możemy uzyskać naprawdę wiele informacji. Żołnierzem został przypadkiem, po służbie zasadniczej postanowił zostać w wojsku i służyć jako żołnierz zawodowy. Koledzy mają o nim jak najlepsze zdanie, bardzo mu ufają. 19 listopada 2010 roku podczas powrotu z patrolu młodszy chorąży Andrzej Sienkiewicz wraz z innymi żołnierzami wpadł w zasadzkę talibów. Doszło do wymiany ognia. W wyniku postrzału z granatnika przeciwpancernego został ciężko ranny. Uszkodzeniu uległa cała prawa strona jego ciała. Podczas wstępnych badań lekarz zastanawiał się nad amputacją ręki. Andrzej Sienkiewicz był 7-krotnie reanimowany. 12 dni przebywał w śpiączce. Życie uratowało mu poparzenia, które zaklepiły rany i nie doprowadziły do krwotoku. Dzięki doskonałemu leczeniu i rehabilitacji nadal służy w wojsku bez ograniczeń. W 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej Świętoszowie. Według wyliczeń Komisji Wojskowej jego uszczerbek na zdrowie wynosi 69%. Nadal ma niedowład ręki, uszkodzony słuch i blizny. Nie lubi użalania się nad sobą, ani razu po nieszczęśliwym zdarzeniu nie pomyślał o przejściu do cywila. Co więcej, nie miałby oporów, aby ponownie udać się na misję. Jego zdaniem w ten sposób walczy z terrorem, który może kiedyś bezpośrednio dotknąć jego rodaków. Chyba nikt nie zaprzeczy, że pan Andrzej jest niesamowitą osobą i należy mu się naprawdę wielki szacunek. Czy to koniec? Absolutnie nie, bo jest w tym temacie jedna kwestia, którą warto by było omówić. Pojawiły się również głosy dotyczące tego, że nie jest to ten sam Andrzej z tego filmiku, a cała akcja miała na celu głównie podbić oglądalność serialu. Głównym powodem tych głosów jest wpis, który pojawił się kilka lat temu, który opisuje bohatera filmiku, jednak w tym wypadku nie miał być to wcześniej wspomniany pan Andrzej Sienkiewicz. I trzeba przyznać, że wygląda to dość wiarygodnie, ale nigdy nie został on przez nikogo oficjalnie potwierdzony. Dodatkowo o tym, że jest to pan Andrzej Sienkiewicz, trochę bardziej zapewnia mnie wpis w przeglądzie sportowym dotyczącym Marcina Gortata, który zaprosił m.in. polskich żołnierzy do USA. Tak samo było, gdy z Januszem, żołnierzem rannym w Afganistanie, spotkałem się w Centrum Weterana w Warszawie. Mieliśmy potem jechać do telewizji, ale trochę się zagadaliśmy i mój menadżer Kuba Kopek zaczął przypominać mi, że już jesteśmy spóźnieni. A ja na to: nie denerwuj się Andrzeju, to się wyklepie. I wtedy Janusz mówi: przecież ja Andrzeja znam. I tak od słowa do słowa wyszło, że Andrzej, który także brał udział w zagranicznych misjach wojskowych i także był ranny, w czwartek przyleciał do Waszyngtonu. Oczywiście warto dodać, że nie wiem, jak potoczyła
skończyła się historia Andrzeja z tej drugiej historii. Kto wie, może była trochę podobna, ale nie ma co ukrywać, że ten wpis z przeglądu sportowego idealnie pasuje do wcześniej wspomnianego Andrzeja Sienkiewicza, więc nie widzę powodów, aby był to fake. Użytkownik, który naprowadził mnie na informację o Andrzeju, postanowił pozostać anonimowy. Zamiast tego poprosił o udostępnienie tej zbiórki. Uważam, że to bardzo fajny gest. Gorąco zachęcam do wpłacania oraz udostępniania jej. I to by w tym odcinku było na tyle. Jeżeli Ci się podobało, to bardzo się cieszę. Zapraszam Ciebie również na mojego Instagrama czy grupę na Facebooku, gdzie najłatwiej się ze mną skontaktować. Link do niej znajdziecie w opisie. Również jest Discord. I czekam na kolejne propozycje. Na razie, cześć. Yo.